Siema, na szybko powiem dla zrozumienia jakiegoś tam kontekstu. Napisałem post na grupie na farmerach, że kończę ze streamowaniem. Tutaj pewnie go widzicie. I spora wrzawa zrobiła się wokół tego posta. Ludzie na grupce wstawiali jakieś tam wspomnienia ze streamerką moją i tak dalej. No ale to wszystko będzie w filmie, ale tylko tak dla kontekstu, żebyście wiedzieli, bo nie każdy jest na tej grupie, więc nie każdy widział ten post. Także tyle. Oglądajcie. Często się pan boi? Strach jest rzeczą ludzką. I to normalne, że się pojawia. Zwłaszcza w takiej pracy jak moja. Ale zresztą... W etosie rycerskim nie ma na strach miejsca, więc staram się go ograniczyć jak tylko się da. I ja to po prostu kocham zresztą. Witam. Zanim zacznie się dziać, to powiem jeszcze chwilę, że miło czytało się na grupie rzeczy, że po takim czasie, bo trochę już streamuję, takich ludzi zebrałem wokół siebie. Dzięki. A jeszcze do tych, co piszą, czy za suba zwrócę pieniądze, ty brudasie zapieprzony, a twojemu staremu oddali za pas z mango, co mu kratę na brzuchu miał zrobić, szmato zapieprzona? Śmieciu! Pieniądze to ci stary. Zamknij ten łeb, dobrze? Dobra, poczekaj, przepraszam. Poniosło mnie. Dobra. No co mogę powiedzieć? Coś się kończy, coś się zaczyna. No ale. Ale to nie jest czas na smuty, panowie, okej? Poczekaj, muszę sobie tu łyka monsterka wziąć. I zanim pomyślisz sobie coś złego, to nie są żarty. To nie są żarty. Nie pisz jeszcze nic. Daj mi chwilkę. Zastanawiasz się pewnie, co ja teraz robię i o co mi chodziło w internetowym poście. Przebranżawiam się. Zmieniam branżę. Zmieniam branżę, panowie. Przebranżawiam się, panowie. Otwieram internetową szkołę sztuk walk. Ponieważ jest czas kwarantanny, trudne czasy są, a dużo ludzi nadal chce walczyć w MMA. Także uznałem, że koniec ze streamami dla dzieci. Czas zająć się dorosłymi ludźmi w internecie. Czas otworzyć szkołę sztuk walk. Strój mam taki, to jeszcze nie jest z naszej szkoły. Jeszcze nie zdążyłem strojów zrobić, ale będzie można kupić. Także zanim coś napiszesz, gdzie się można zapisać, tak? Pytasz? Poczekaj chwilkę, bo pokażę coś. Bo jak już was tu zebrałem, to może pokażę jakieś rzeczy, żebyście wiedzieli, czy warto się zapisać do mojej szkoły, dobrze? Mam nadzieję, że odpowiada wam to, także na szybko tylko i przechodzimy do konkretów, bo to szybko. Dobra, to może na początek coś użytecznego, poczekaj. Puszka, tak? W mojej szkole to nie jest szkoła taka jak szkoła, tylko szkoła, co uczy życia. Także w mojej szkole nauczysz się ważnej rzeczy. A te rzeczy wyślę. Nieważne, czy kończę, czy nie. Wyślę je, dobrze? W mojej szkole nauczysz się życiowych rzeczy. Na przykład, patrz to. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś filmy z Van Damme, ale patrz. To jest rzecz, która ci się przyda, jak już przejmiesz interes po ojcu. No, zobacz. Kurde, w dupę. To ci się przyda, jak przejmiesz interes po ojcu. I na wózek. I na złom. Mam nadzieję, że teraz zrozumiałeś, że to nie są żarty, po tym, co teraz pokazałem. Po tym kopnięciu. To nie są żarty. Niektórzy pewnie myślą, że to jest żart z tym, że kończę ze streamowaniem, bo czemu takie rzeczy miałbym robić? Ale to nie są żarty, no szczerze mówię. Otwieram szkołę sztuk walk internetowych. I powiem od razu, co mnie do tego zmotywowało. Kiedyś mój rywal ze streama, Gucio. Złodziej! Przepraszam, ten wirus tutaj... Założył kiedyś stronę z filmami na P, prawda? Z gołymi paniami. Ja uznałem, pójdę też w tą stronę, tylko że rzeczy, które się przydają.
na dłużej. Szkoła internetowych sztuk walk otworzę. Tak wpadłem na ten pomysł, także może jeszcze jakieś kopnięcie. Może ostatnio do mnie firma napisała, co robi fotele, ale że już się tym nie będę zajmował, to mogę użyć fotelu, który kiedyś sam za swoje pieniądze kupiłem, do pokazania kopnięcia. Mam nadzieję, że to jest ok dla was. Chciałem tylko pokazać na tym krześle. Mam nadzieję, że i tak mi wyślą ten fotel. Nie mówcie im, że kończę ze streamowaniem. Profesor. Zastanawiam się, jakie kopnięcie wam pokazać, ponieważ jeżeli zapiszecie się do mojej szkoły internetowych sztuk walk, to wtedy za pieniądze się będziecie uczyć tych walk, więc trochę szkoda za darmo uczyć ludzi, którzy prawdopodobnie i tak nie przyjdą. Szczerze myślę, że 10% z was, z moimi analitykami finansowymi obliczyliśmy, że w ciągu 2 miesięcy szkoła się zwróci, także ja powiedziałem im, że mało pokażę na tym streamie, żeby w 1,5 miesiąca się zwróciło. Jeszcze jedna rzecz, bo zastanawiam, mam but na sobie. Drugi też, mam 2. Pewnie myślisz sobie, że sztuki walki ćwiczy się w gołych stopach. No i to jest prawda akurat. Ale 2 tygodnie nie streamowałem, wodę odcięli, bo nie miałem na rok. Ale to jest inna historia. No i mam brudne nogi, ale wydaje mi się, że w butach też można trenować. Także ja w butach pokażę te kopy, dobra? No poważnie mówię, to nie są żarty. Dobra, tak zwane kopnięcie łamiące. Widać mojej głowy. Ale to chyba nieważne, prawda? Także to nie była ta sztuka. Dobra, uznajmy, że walczysz z kaleką. Wiem, że tak. Ale uznajmy, że walczysz z gościem, który siedzi na wózku. Bywa. Trzymasz go za rączkę, żeby cię nie złapał, prawda? Trzymasz go. Trzymasz go teraz za rękę, prawda? Tu ma rękę. To robisz coś takiego. Trzymasz go. Podnosisz nogę. Tutaj najpierw szybko pokażę. Kurde. Nie wiem, czy kaleka by się tak zachował. Bo nie wiem, czy tak grawitacja działa. To nie jest pato streaming, to jest ostatni stream. No, także takie kopnięcie proste. Możemy jeszcze pokazać drugie kopnięcie, bo myślałem, że to się trochę inaczej zachowa. Także... Coś odpadło. Także drugie kopnięcie. Szybka wizualizacja. Chłop leży. Na fotelu. Bez oparcia. Tu ma głowę. Co w takiej sytuacji robisz? Pewnie słyszałeś, jak mówią ci znawcy, że nie walczy się, tylko ucieka. Błąd. Eliminacja wroga. Najważniejsza rzecz w walce. Jeżeli masz przeciwnika, który tak leży, wykorzystaj to. Tak miało być, bo teraz nie żyje. No. Jak coś, karnet będzie kosztował 89 zł, ale napiszcie, czy to jest wystarczająco niska cena dla was. Jak za drogo? Ale kto kupi karnet, to będzie miał taniej strój do kupienia miesiąc pierwszy. 350 zł będzie kosztował tylko w strój. Za drogo 89? Wiecie, 2 tygodnie nie jadłem i teraz... Chciałem w końcu zjeść, wiesz, bo... No ale dobra, to 79. 79 i dorzucę opaskę za darmo. Czekaj chwilkę. Będzie gratis. Dla pierwszych 40 tysięcy osób, to się zapiszą. O! Przepraszam bardzo, załapiesz się. Aha! Nasza szkoła nie tylko uczy kopów na kaleka tych i na... Uczy jeszcze czegoś. Obrona przed zwierzętami. Egi! Szybko pokażę. Chodź! Też nie jadło 2 tygodnie już. Chodź! Szybko zaprezentuję, jak pokonać psa, jeżeli rzuci się na ciebie pies. Na ulicy, powiedzmy. Jeżeli rzuci się na ciebie pies na ulicy, tajna technika w mojej szkole. Pokażę wam. Dzisiaj za darmo. Robisz wtedy coś takiego. Tak zwane... Nie wiem, jak to się nazywa, ale musisz tak ułożyć palce. Zobacz to. Dobra, i teraz tak, pies jest w takiej pozycji, bo chce cię zaatakować, zobacz to. Układasz palce, tak?
Wkładasz palce, tak? Kurde, tutaj coś nie działa. Waruj. Czekaj, Egi, tutaj. Pies jest w tej pozycji i chce cię zaatakować, tak? Widać, że już grozi. Egi! Egi! Dobra, to będzie na płatnych zajęciach. Proszę, możesz iść. No dobra, to jeszcze pokażę kopnięcie jakieś na koniec i... No może napiszcie 4 na czacie, jeżeli zapisalibyście się do mojej szkoły, a inną ocenę jak nie. A nie, dużo ludzi. Ale dobra, pokażę, bo może ci to nie do wiarki. Powiedzmy, że ostatnio była głośna afera. Dziewczyna pojechała z jednego miasta do drugiego, żeby typa pobić. Słyszałeś o tym pewnie. No to powiedzmy, że ty masz IQ tej dziewczyny, tak? Ustalmy. Nic do ciebie nie mam jak coś. Ale masz takie IQ, że ktoś do ciebie... ty jesteś w Warszawie, on w Krakowie. Nie. On jest w Chinach. Ale ty masz takie IQ, że chcesz wyjaśnić spór internetowy i lecisz, że tych Chin go pobić. Tak? Przydać się jedna rzecz. On jest tego wzrostu. On taki łepek. Pisze do ciebie w internecie. JD. A ty jesteś tą osobą, co to obraża. Gdzie to? No. I wtedy taki łepek. Podchodzisz do niego, mówisz tak. Słuchaj. A nawet nie mówisz, bo szybka lekcja jeszcze mojej szkoły walki. Nie mówisz nic. Walisz, potem pytasz. Proste. Bo jak dasz czas do zastanowień, no to on ci może dać bombę na łeb. Wiesz, nawet jak jest taki mały. Podchodzisz do niego i mówisz tak. Słuchaj, stój tutaj w tej odległości ode mnie. I prawdopodobnie on już nigdy z tego nie wyjdzie. A jeżeli on z tego wyjdzie, to moje lekcje nie są warte 79 zł i 99 groszy. Bez VAT. Ale co ty piszesz, skąd już tą pajacerkę? Słuchaj mnie teraz uważnie. Jedziesz ze swoją dziewczyną Black Blue, bo wiem, że masz. Chcesz jej odświadczyć, a ona do ciebie skończ tą pajacerkę. Co wtedy robisz? Głupi jesteś? Zastanów się czasem, że człowiek na poważnie mówi, a drugi to odbiera źle, na przykład ty. Masz chyba autyzm. I pewnie nie rozumiesz niektórych rzeczy. Tak szczerze. Myślałem nad latającym kopem, ale boję się, że zahaczę głową o żyrandol, więc nie wiem, czy go pokazywać. Zahaczę nawet głową nie o żyrandol, tylko o sufit, bo jest tutaj tak nisko. Tak szczerze. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Ale pamiętajcie, że w walce ciebie z drugim człowiekiem nie wszystko wychodzi za pierwszym razem. Dobra, powiedzmy, że koleżka stoi od ciebie taką odległość. Powiedzmy, że stoi od ciebie taką odległość koleżka. Dobra? Ty jesteś poza kadrem, bo jesteś daleko. Krzyknął do ciebie coś na ulicy. Krzyknął do ciebie coś. A ty mu mówisz... Zapisałem się do szkoły, której kosztuje 79,99 miesiąc. Nie ze mną takie... Dobrze, że zrobiłem to, bo chciałem jeszcze jedną rzecz pokazać. Japi. Mianowicie, powiedzmy, że koleżka jest twardszy. Jest twardość tej klawiatury, co się na ciebie rzucił. Ale ty mówisz do niego, chłopcze, czy ja podrę fotel, jak tak zrobię? Czy jest szansa, że fotel się podrze, jak tak zrobię? Czy nie? Chyba nie. Tak. O kurde. A teraz? Czekajcie sekundę, ponieważ moje kopnięcia są dość mocno śmiercionośne. Ochraniacz. Oła. Peszka. Potrafi przyjąć tyle ciosów, ile ta klawiatura na siebie. Tyle potrafi ciosów przyjąć, ile ta klawiatura. Zobaczymy ile, bo ja nie wiem nawet. Mówi na ciebie jakąś obelgę. Napisz jakąś obelgę na czacie, która cię denerwuje. O kurde. Łatwo was wyprowadzić z równowagi. Dobra. Ustawiasz się w pozycji bojowej. Złamała się.
Nie spodziewałem się, że po jednym kopie na torbie KFC. Ale, tak jak was uczyłem, to jest walka na śmierć i życie. Jeżeli człowiek jest trochę połamany, on ma być tak połamany, żeby już się nigdy nie zagoić. Stoi sobie typ i teraz tak, ty mówisz do niego, dobra, idę, odwracasz się tyłem. I to był kop, żeby odwrócić uwagę. Ponieważ lądujesz tu kopem, podchodzisz bliżej i spacja poleciała. A! I teraz pamiętaj jedno z tej lekcji, jedną wyjmij. To nie jest reklama. Jedną lekcję wyjmij. Jeżeli twój przeciwnik jest w kształcie fotela, na którym siedział, już nie wstanie. Au. No, także tyle. Tak to moja babcia na wózku robi. Pokaż coś porządnego. Black Blue, patrzysz teraz? To dla ciebie. Sztuka walki bez walki. No, także zachęcam. 79,99, półtora miesiąca. Myślę, że po tym występie w miesiąc się zwróci nasza szkoła. Na koniec jeszcze sztuczka magiczna. Znikające Pringlesy. Są Pringlesy i nie ma. I nie zjadłem ich nawet. Dobra, panowie. Już usiadłem, także przejdźmy do interesu. Powiem wam w skrócie, ponieważ chyba nie muszę mówić, co oznacza ten stream. Nie ma naprawdę szkoły internetowej za 79, chociaż bardzo bym chciał ją otworzyć, bo widzę, że jest potencjał u młodych ludzi. Ale mogę otworzyć dalej streamerkę na Twitchu, jeżeli nadal chcecie. Na której będę robił inne zabawne rzeczy. Czemu ostatni stream? Gdzie ty byłeś przez 36 minut, które trwa ten stream, koleżko? Mogę cię zapytać? Ty jesteś tym pieprzonym w dupę, co wbiega 30 minut po dzwonku i się pyta: jak to? Z czego ten sprawdzian jutro? Dobra, powiem wam coś, ponieważ trochę zmieniłem ogólnie plany. Na szybko powiem. Napisałem ten post wczoraj. Nie wiedziałem, że to się tak rozrośnie. Naprawdę myślałem, że będzie tyle ludzi co zawsze na streamie i tak dalej. I tyle podziękowań na Facebooku. Nie spodziewałem się, naprawdę. Nie chcę tutaj pieprzyć typowych smut youtuberów, ale nie spodziewałem się tego. Mi, Ketsi, trochę się żal zrobiło, że naprawdę ludzie takie rzeczy pisali. Żal w sensie nie takie, że żal, że żałosne, tylko że smutno. Także uznałem, że zrobię coś dla was. W ramach tego, że nie było dawno streama i w ramach tego... Przepraszam, jak to przyjęliście. Do końca tego miesiąca codzienne streamy. W czerwcu przedłużany stream będzie. Taka ode mnie... Tyle mogę zrobić dla was. W czerwcu już nie będzie streamów codziennych. Ale w czerwcu przedłużany stream. Taki jak był. Nie pamiętam kiedy. Na pewno niektórzy pamiętają. Czy chciałem skończyć? Chciałem skończyć na zawsze. Jeszcze tego nie planowałem, ale chciałem zrobić dłuższą przerwę nawet. Ale potrzebowałem przerwy, ale już czuję, że jest dużo energii. Mam włączyć alerty, tak? Ale tu jest jeden donate, parę subów. Dziękuję bardzo wszystkim. Może dobra to... A nie, ja pierdziele, dobra. Niech przeleci. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem to niezły special na koniec streamowania i oddawaj. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!